O dużym pechu mogą mówić funkcjonariusze policji, którzy jechali na zdarzenie drogowe do Biskupic Ołobocznych. Jadący ulicą Krotoszyńską kierowca Audi ustąpił jadącemu na sygnale wozowi strażackiemu. Gdy ten przejechał, kierujący Audi postanowił z prawego pasa skręcić w lewo w ulicę Spichrzową. W tym momencie doszło do zdarzenia. Radiowóz wjechał przodem w lewe drzwi Audi. Uznano winę auta cywilnego. Do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Krotoszyńska i Spichrzowa, gdzie kierujący samochodem Audi nie zachował środków ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu na sygnale radiowozowi. Kierujący samochodem Audi został ukarany mandatem karnym. Drodzy kierowcy, lepiej obejrzeć się 3 razy niż później gorzko tego żałować. Mężczyzna jadący Audi został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Każdy kierujący radiowozem jadącym na sygnale, czyli pojazdem uprzywilejowanym, przede wszystkim też zachowuje środki ostrożności. Natomiast przepisy ruchu drogowego w tym przypadku obowiązują wszystkich uczestników, którzy nie są pojazdami uprzywilejowanymi. Pojazd uprzywilejowany jednak pierwszeństwo ma. Po to wysyła sygnały, po to te sygnały są słyszalne, żeby temu pojazdowi przede wszystkim to miejsce do przejazdu zrobić. To są zdarzenia nieraz dużej wagi, wymagana jest szybkość dotarcia do celu.